wczoraj słyszałem. Ja nazywam się Piotr Bubacz i jestem tutaj, że tak powiem, przy okazji tego, że Państwo się spotykacie i bardzo się tego cieszę. Niestety moja przygoda z PHP skończyła się bardzo wcześnie. Na początku jakby mojej edukacji na uczelni, ponieważ stwierdzono, że mnie wyłączą. Dobrze, już mnie nie łączyli. Stwierdzono, że jednak aplikacje internetowe to nie jest seks i taki temat naukowy, to trzeba robić coś innego, nie? No i utkłem tam w jakichś innych miejscach, ale wróciłem do aplikacji. Co prawda nie w tej technologii, ale w innej, ale co tam, te same aplikacje, tak? Tylko, że inaczej działają. Słuchajcie, dzisiaj chciałem powiedzieć, że coś przerywa, ale nic nie szkodzi. Damy radę. Słuchajcie, ja mogę mówić bez mikrofonu, jakby coś. Nie? Jeszcze dzisiaj nic nie ten, więc spoko. Postaram się was przekonać do tego, że chmura obliczeniowa nie jest trudna, nie jest straszna i w ogóle wszystko jest fajnie. A mianowicie pokażę wam coś takiego jak. Powiemy sobie w ogóle, co to jest chmura. Kto z was miał styczność z chmurą? Dobra, teraz ci, którzy mieli deszczową, to opuszczają rączkę, tak? Jakąś inną chmurą, dobra. Chmurą dymu. Kto jest z Krakowa, ten wie, tak? Wychodzi z domu, ma chmurę w domu, nie? To jest właśnie. Ale czad. Dzięki. Ale czad. Dobra, powiemy sobie o pasach. Żeby było jasne, to powiemy sobie o IAS-ach. A co tam, nie? Żeby, wiecie, takie kodowanie na początku jest najlepsze. I powiemy sobie, słuchajcie, o kasie, nie? No wiem, że mężczyźni, znaczy prawdziwy mężczyzna o kasie nie mówi, tylko ją ma. Wy ją macie, tak? Więc... A ja nie, więc będziemy sobie mówili o tym wspólnie, tak? Okej. Więc słuchajcie. Chmura, proszę Państwa, to jest tak zwany cumulus. Chmura kłębiasta, która jest oddzielna, gruba, biała, złożona z kropel rosy. I teraz w tej chmurze, słuchajcie, robimy co? Obliczenia robimy, tak? I to jest jakby cała esencja tej prezentacji. Chmura i obliczenia. O to chodzi? Tak, tak, czy nie? Kto jest na nie? Rączka w górę, kto jest na nie, że nie o to chodzi. Ja, czy tylko ja jeden, naprawdę. Nie, kto jest na tak? A, widzicie, to jest podchwytliwe pytanie, nie? Dobra, kto jest na trzy razy tak? Okej. Okej, słuchajcie, generalnie użyłem słowa cloud computing, żeby było jasność, bardziej ciemność niż jasność. I słuchajcie, jeżeli chodzi o cloud computing, zapytano eksperta w dziedzinie prawie każdej. Nie wiem, czy znacie gościa. Chuck Norris odpowiedział, proszę Państwa, tak jak potrafił. Niestety nikt nie przeżył. To jest ten problem z nim zawsze, z tymi pytaniami do niego. Więc zapytano też 20 ekspertów i jakie były najczęściej pojawiające się odpowiedzi? Ekspert. Pytanie, kim jest ekspert, nie? Ale to jest tak, amerykańscy naukowcy, nie? Umówmy się, hello. Słuchajcie, naprawdę, to już nawet nie jest, to jest takie żenuła, że nawet się tego śmiać już nie można, no hello. No pomyślcie sobie teraz, co myślą ludzie o nas tak poza Polską, nie? Nie? No to jest kurczę masakra, ale nieważne. Znaczy, w kontekście tego, co się dzieje, to myślę, że nie za dobrze. Okej, słuchajcie, generalnie jest tak, że może tak, zapytają 21 osób, może będzie łatwiej dla was to przyjąć. Co to jest? Po pierwsze, zmiana paradygmatu. To jest coś, co zmieni nam reguły gry, tak? Tak czy siak będzie trochę inaczej. To jest coś, co zawsze jest włączone, to jest co przez cały czas jest włączone i generalnie jest tutaj jedno małe słowo, które jest nieprawdą, tak? Znaczy zawsze jest tak, że nam się wydaje, że jest coś nowego, tak? To jest niesamowite cięcie kosztów, tak? Nowa rzecz, cięcie kosztów. Dobrze. Pytanie jest takie, jak spojrzycie na swoje życie 20 lat do tyłu, ci, którzy mogą, ci, którzy nie mogą, to na swoich rodziców 20 lat do tyłu, oni, słuchajcie, imprezowali, tak? Chodzili na prywatki i tak dalej. Czy wy dzisiaj imprezujecie normalnie w ciągu tygodnia? Nie ma jakichś takich wyjazdach, tylko normalnie. Tak? Cholera... Muszę zmienić technologię. No masakra. Ale nawet imprezując z kolegami, słuchajcie, niestety robimy coś takiego, że mamy taki zwany tik nerwowy typu komórka, nie? No to generalnie jest tak, że siedzimy, nie wiem czy wy, tak? Ja mam tak, ale nie wiem czy wy. Macie tak? Siedzimy, patrzymy, czy coś tam nie przyszło, jakiś SMS, coś nie dzwonił, szef, kolega, przyjaciółka, koleżanka. Nie?
Nie macie tak? My się... My imprezujemy non-stoper, nie? Tak nie jest, słuchajcie, na szczęście. Na szczęście jest tak, że to jest coś, co wydaje się być cięciem kosztów, ale to też jest takie jakby... Trzeba wziąć to pod uwagę pewne aspekty, które normalnie nie bierzemy pod uwagę. Ale o tym za chwileczkę, słuchajcie. Idziemy dalej. To jest coś, co lubię pokazywać zawsze. No bo... To szczególnie jest fajne, jak się mówi do studentów, nie? Mówi się, słuchajcie, kupujecie sobie software, hardware i już jest wypas, nie? Przykład jednej z uczelni w Polsce. Otóż kupili sobie taki serwer blade'owy jednej z firm. Bez nazwy, nie? Żeby nie było żadnego. Ale to nieważne, jakie firmy. I okazało się, że on wymaga czego? 1,5 kW energii, tak? To co? Wzięli wiaderka i przynieśli. Znaczy, przyszedł elektryk, zamontował, nie? Po 2 dniach musieli to wyłączyć. Dlaczego? To się tak grzało, tak, że musieli zamontować klimę do tego, która pobierała ile? 3 kW energii. Więc razem 4,5 kW to wychodzi mniej więcej tyle, co mniej więcej zużywa ten całe urządzenie. Matematyka jest taka, że sumuje się zużycie prądu dla urządzenia plus zużycie prądu na urządzenia wspomagające i to jest suma. Ja rozumiem, że suma może być trudna dla niektórych, ale to tak czasami bywa. Generalnie jest tak, że to jest tylko prawie 10% kosztów, tak? Reszta jest ukryta, tak? Gdzieś tam w różnych miejscach w firmie. Co to jest chmura? Chmura to jest mniej więcej to, tak? Czyli mega dużo serwerów. Niestety okazuje się, że one już nie wyglądają tak, znaczy one wyglądają tak, ale na zewnątrz wyglądają tak. Dlaczego? Jaki macie pomysł? Dlaczego wyglądają tak? Chłodziarki to są raz, dwa, słuchajcie, chodzi o zarządzalność tym, tak? No bo co? Jak się zepsuje coś w środku, to tam nikt tego nie naprawia, tylko się to wyłącza, tak? Jak się zepsuje powyżej 90%, przyjeżdża tir, zakłada się i wywożą wszystko. Jak kupują dyski do naszego data center w Stanach, to kupują je na co? Na sztuki, na tony, na kartony, na kontenerowce, proszę Państwa. Kontenerowce. 2 kontenerowce dysków, proszę bardzo. Wielkości dysków? Ilości dysków? Nie mam zielonego pojęcia, bo tego nikt nam nie mówi. Tak nam tylko powiedziano wyraźnie, znaczy pan się śmieje. Pytanie jest takie, jakby, jak zadałem to pytanie, bo to jest fajne, nie? Że dwa kontenerowce płyną sobie, tak, to pytanie jest, co one biorą z powrotem? Chińczyków. Ale one płyną w drugą stronę, żeby było jasność. Czyli płyną z Ameryki do Chin, słuchajcie, i przywożą też dyski, które wyszły z serwerowni. Czy ktoś z was wie, jak wychodzi dysk z serwerowni? Nogami do przodu, to wychodzimy wszyscy, znaczy na sam koniec, tak, ale dysk też. Ale dyski wychodzą w postaci takiego proszku, zmielone na maksa, żeby nie można było dyskać danych, tak? Szczególnie w Chinach, znaczy, przepraszam, to się wytnie, dobra, panowie, wytniemy to, dobra? Potem powiedzą, że jestem ten, ale to chodzi o to, że tam w Chinach to ciekawi są ludzie po prostu, nie? Kwestia wielkości, prawda? Kwestia wielkości, czyli... Duży może więcej, nie ukrywajmy, tak? Szczególnie jeżeli chodzi o serwery. Im więcej serwerów, tym jest kwestia skali, tym jest taniej. To jest jedna z naszych serwerowni, nie powiem wam, która, bo nie wiem, przyznaję się bez bicia. Znaczy kiedyś wiedziałem, ale zapomniałem, potem stwierdziłem, że nawet nie wiadomo, teraz jest ich tak dużo, mamy ponad 10, znaczy więcej niż 10, mniej niż 100, tak? Żeby była jasność. A to jest taka wielkość, nie rząd. Pytanie jest, jakie to jest wielkie? Ano, to coś, to jest co? Stadion Narodowy, to tutaj jest chyba był większy. Potem był bardziej biało-czerwony, nie? Taki ładny w kolorze ten. Basen Narodowy, tak. Basen Narodowy. To jest sama ta... tafla. Jak to ładnie można mówić, tak? Basen Narodowy, tafla basenu narodowego. Okej. Okay. Czyli tak, mamy takie 3 usługi. Generalnie skupimy się tutaj na 2 pierwszych, czyli IaaS, PaaS, a SaaS sobie zostawimy na jakiejś przy okazji. Czyli IaaS to jest hostowanie usług, czyli coś, co jest dla was pewnie znane, bo bierzemy serwer, tak, wstawiamy i działa. Mamy również PaaS-a,
coś, co jest bardziej dla was ciekawe, myślę sobie, bo mamy gotowe rzeczy przygotowane przez was już aplikacje będą tam działały. No i będziemy próbowali pokazać te rzeczy na konkretnych przykładach. Okej. Okay. Jeśli chodzi o Windows Azure, tak tutaj pewnie nie widać, a widać, o szok, myślałem, że będzie gorzej. To te niebieskie kropki to są mniej więcej miejsca, gdzie mamy swoje serwerownie. Słuchajcie, najciekawszą serwerownią jest serwerownia w Chinach. Żeby nie było, że Chiny to w ogóle nie, Chiny oczywiście tak. To jest jedyna serwerownia na świecie, która jest teraz ostatnio najbardziej popularna. Wiecie dlaczego? Pytanie jest, kto może wejść do waszej serwerowni? Ktoś ma serwerownię u siebie? Nikt nie ma? Jedna osoba tam z tyłu. Kto może wejść do waszej serwerowni? No, chcielibyście. Policja, prokuratura z policją, jakieś sądy, nakazy, pewnie jeszcze ten BSA może się tam się wprosić, tak? Tysiące ludzi, którzy mogą wam wejść zgodnie z europejskim prawem. A tam w Chinach kto może wejść? Wojsko! Wojsko może wejść, tak? W momencie konfliktu militarnego. Więc mamy nadzieję, że Chiny się nigdy na to nie zdecydują, w sensie na konflikt militarny, tak? Bo wiadomo, że to by nie byłoby dobre dla nas generalnie. Ale, tak? Wojsko może wejść, więc wojsko zanim wejdzie, znaczy w ogóle zanim wojsko wejdzie, to już tam nic nie będzie. Ale zobaczcie, proszę was, tak? Co będzie szukał taki mały ten z karabinem? No nic nie będzie szukał. Czyli zobaczcie, że to wchodzi tylko wojsko. Więc to jest takie fajne miejsce, znaczy nie zachęcam was do tego, żebyście tam hostowali swoje aplikacje, ale taki mały tips and tricks, nie? Ważne jest to, że to, co jest szczególnie dla państwa interesujące, to to, że Microsoft przestał być Microsoft oriented, znaczy w sensie dalej jesteśmy jakby firmą jedną, ale ja nie mam takiego fajnego slajdu, ale jakbym się zapytał, co my robimy, to co byście powiedzieli? Windowsa robimy. Generalnie robimy software, nie? Tak? Tak czy nie? Robimy software? Już pana lubię. No tutaj będzie fajna zagadka. Czyli robimy software, tak? To... Ja się nie będę pytał, jaki wy robicie software, bo wiecie... Ja powiem tylko jedną rzecz. Przychodzi do mnie mój student, bo też uczę na uczelni, już 12 lat niestety, i mówi tak, panie Piotrze, my mamy takie fajne tips and tricks. Nie wiem, czy mogę wam zdradzić, ale zdradzę wam. Mam fajne tips and tricks na upierdliwego klienta, nie? Ja mówię, jaki? A on mówi taki, że w aplikacji dodajemy małą pętelkę na 10 tysięcy obrotów. A co ona robi? Ona jest, proszę pana. I teraz przychodzi klient i mówi tak, że aplikacja będzie działać szybciej. Co robimy? Kasujemy jedno zero. Polska właśnie. Pomysłowość ludzi nie zna granic, nie? Zobaczcie, jakie to jest proste, nie? Easy solution, nie? Znaczy my tak, żeby była jasność, w korporacji tak się nie robi, nie? Mamy inne sposoby. Żeby było szybciej oczywiście, tak? Uwaga, tak? Przestaliśmy być Microsoft Oriented i słuchajcie, nie jesteśmy już firmą produkującą oprogramowanie. Jesteśmy firmą, która produkuje urządzenia i świadczy usługi. Koniec, nic więcej, nie ma software'u. Dlaczego? Dlatego, że stwierdziliśmy, że software to jest coś, co chcielibyśmy oddać też wam. I bardzo wiele projektów dzisiaj, które tworzymy, przeszły na model open source'owy. Tak? Na przykład mój ulubiony Entity Framework, tak? Pewnie nie wiecie, ale to jest taki jeden z ciekawych bibliotek, bardzo duża, bardzo taka ciekawa rzecz, którą daliśmy dla społeczności. Tak? Głównie dlatego, że okazało się, że wytwarzanie oprogramowania w modelu open source jest wydajniejsze. No. Bo ile możemy mieć ludzi w korporacji, tak? 100 tysięcy mamy, tak? No musielibyśmy mieć 100 tysięcy kolejnych. A tutaj mamy 100 tysięcy ludzi pracujących nad jednym projektem, który ich interesuje, bo to jest projekt dla nich. To jest to, gdzie zwracamy uwagę na to, że musimy iść w kierunku open source'a, bo to się jakby obopólnie się opłaca.
To, co powiedziałem o PHP, to jest rzecz dla nas bardzo ważna. To jest coś, co jest obecne już od dłuższego czasu, a teraz jest coraz bardziej dla nas ważne. Jak widzicie, nie tylko PHP, ale również różne inne rzeczy, które mamy, tak, jakieś tam dodatkowe, o nich jeszcze powiem przez cały czas. To jest co mamy w tej chwili w chmurze, to co będę dzisiaj wam pokazywał. Ale jeśli chodzi o chmurę, to ważne są dwie rzeczy. Po pierwsze, albo trzy rzeczy właściwie. Po pierwsze, dostępność, prywatność i bezpieczeństwo. Tak? Dostępność to znaczy, my mamy dostępność na poziomie 3/9 dla wszystkich usług, a 3/9 i 5 dla części usług. Tak? Czyli to znaczy, że ile możemy w miesiącu być niedostępni? No nie, na szczęście nie. To jest przy 4/9. Parę minut jest przy 4/9. My możemy być niedostępni przez około godzinę 40, tak? W ciągu miesiąca. I to też nie łącznie, tam jest tam skomplikowane trochę liczenie. To, co jest dla nas ważne, to jest georeplikacja. To jest to, co, z czym nie poradzi sobie nasz konkurent i wyłączenie jednego miejsca na świecie nie powoduje wyłączenia waszej usługi, ponieważ ta usługa jest georeplikowalna w innym miejscu przez cały czas. Dostęp jest szyfrowany oczywiście, mamy zabezpieczenia logiczne, co więcej, osoby, które chodzą tam po centrum danych, ścierają ten kurz z tych rzeczy różnych, ewentualnie konserwują dopływ wody, no to one nie mają dostępu w ogóle tam do środka, do waszych danych. Tak? Certyfikaty, czyli ISO, HIPAA i Safe Harbor, które są dla was szczególnie ważne, dla nas w Polsce mega ważne, ponieważ dają możliwość używania tej usługi również, jeżeli chodzi o dane osobowe. Dane klienta są własnością klienta, my je tylko i wyłącznie zabezpieczamy, nic więcej. OK, co mamy? Mamy takie trzy rzeczy, czyli witryny sieci web, maszyny wirtualne i usługi w chmurze. I zaczniemy sobie od witryn sieci web. No to jest coś takiego ciekawego. To jest coś, co... Przepraszam bardzo, naprawdę. Komu bije dzwon? Przepraszam? To szef dzwoni. Przepraszam? Tak? No, jestem na konferencji teraz, nie mogę. Jak to? Co mam wypalić? Drupalić? Że co? Że Drupala. Poczekaj, Drupala, ale co? Ja w ogóle nie wiem. Drupal mi się nic z niczym się nie kojarzy dobrym, nie? W sensie to chyba nie u nas, nie? W PHP. A co to jest PHP? Ty speak to mi po polsku. PHP. Ty wiesz co, to fajnie, bo to mam ludzi z PHP, nie? Tak? No mam kilka osób, no. Tak, z 300 mam. No czysta mam. No w sensie ludzi, a nie czystą, no. Drupal. Ktoś za Drupala? Nie. Yeah. Shit! A mówią, że to PHP. Nie, wiesz co, jedna osoba jest, damy radę. Na kiedy ma być? 15 minut temu. Ale co, serwer, wszystko tak dalej, tak? Mhm. Wiesz, ja się zapytam, dobra? Słuchajcie, Drupal w 15 minut? Bez problemu. Oni chcą usuwać. Postawić. Jednak postawić. Dobra. Stawiamy. Dobra. Będę jak Viagra, nie? Dobra, hej. Daliśmy radę, słuchajcie. Więc Drupal 15 minut, to chyba się nie uda. W 10 minut, tak? Już 100. Drupal nie stoi, no jeszcze. Ale damy radę. No, słuchajcie, nie ma, że tak powiem, takiej opcji. 15 minut, włączymy zegarek, bo więcej nie mam czasu na prezentację. Niestety. Dobra. No cóż, spróbujemy, może się uda. Zacznę od tego, że w witrynie sieci web, zobaczcie, mamy możliwość tutaj ustawienia sobie dowolnej aplikacji. Co więcej, te aplikacje są różne, żeby była jasność. Od Drupala
poprzez blockengine.net, czyli coś w ASP na pewno, tak? Poprzez CakePHP, jakiegoś Drupal Commerce Kickstart, cokolwiek to znaczy, tak? Żartuję. Joomla, tak? I te wszystkie aplikacje zainstaluje się tak samo, tak? Zaczniemy sobie od Drupala, bo stwierdziłem, że skoro otwarcie konferencji było w Drupalu, kolega dzwonił, więc Drupal będzie OK. No nie, Drupal znowuż nie. Zaraz sprawdzimy, spokojnie. Myślę, że za 10 minut będziemy mogli zobaczyć. Utworzymy sobie bazę danych, taką bazę danych MySQL-a oczywiście, tak? I centrum danych, i to jest bardzo ważne, żebyście zdawali sobie sprawę. No China nie ma tutaj, bo China jest na razie... China też jest, ale on... Trzeba mieć special request, jak to ładnie mówi się po polskiemu, i wtedy masz możliwość uruchomienia w China, ale nie tej usługi, tak? Masz tam możliwość gromadzenia danych generalnie, bo tylko to klienci chcą. Nie. Chodzi o to, że w Chinach na razie jeszcze nie uruchomiliśmy wszystkich usług, tak? Na razie jest tylko ta usługa podstawowa, czyli data, przechowywanie danych po polsku ładnie. Okej, okay, mamy w Polsce. No w Polsce, słuchajcie, Europa tak jak Polska, nie? Proszę was, teraz tak prawie jak Polska. Mamy w Europie dwa centra danych, jedno na zachodzie Europy, w Amsterdamie, żeby było bliżej, nie? A drugie na północy, czyli mamy to tam w Irlandii. Więc próbujemy sobie do Amsterdamu, tam powinno nie być dzisiaj problemu, dzisiaj sobota jest, wszyscy pewnie siedzą w coffee heaven. Okej, okay. Co musimy zrobić? Musimy uruchomić tą bazę danych, żeby nie było jasność. Tutaj dostawcą baz danych nie jesteśmy my, żeby była jasność, tak? Jesteś firma trzecia, której muszę udostępnić moje dane, no trudno, takie życie. Klikam OK. I słuchajcie, czas się liczy, tak? Więc teraz co się tam dzieje? Teraz tam się dzieje, jest napisane słowo creating, on się całe tworzy, czyli tworzona jest witryna sieci web, która tak naprawdę ma prekonfigurowanego Drupala, którego zaraz chwileczkę sobie uruchomimy i on będzie działał. Znaczy, mam taką nadzieję, nie? Fingers crossed, jak to mówię po polsku. Tutaj, w tym momencie, mamy możliwość, jak widzieliście, uruchomienia dowolnej usługi predefiniowanej. Oczywiście nie wszyscy będziemy uruchamiali Drupala, znaczy w sensie albo tam Joomla do naszego biznesu, ale zrobienie tego w 15 minut jest całkowicie możliwe. Coś tak wolno chodzi dzisiaj, ten internet. Jest! Drupi już siedzi, okej. Okay. Internet. Drupal siedzi po prostu tak, że ho ho. Dobrze. Jest. Klikam, działa. W sensie instaluje się, żeby nie było ten. On się instaluje teraz. On się zainstaluje, a ja będę kontynuował prezentację i wrócimy tu za 2 minuty, tak, żeby zrobić dalej. Zobaczcie proszę, gotowe do użycia aplikacje. Czyli klikam, bach, jest. Gdzie, wiecie, jak ktoś wam mówi, że jest takie super fajne, to albo A kłamie, albo B nie mówi całej prawdy, tak? Gdzie tu jest taki mały myk? Mały myk polega na tym, że za darmo mamy tą aplikację, mamy serwer, natomiast za darmo mamy 20 MB bazy. Jak się dowiedziałem, że to jest 20 MB, to dwa razy to sprawdziłem. Z 20 MB. Czysta instalacja, jak najbardziej. Jak najbardziej. No tak, no generalnie Drupal się zmieści, tak? Natomiast oczywiście nie trzeba się zastanowić nad tym, jeżeli chce się tego używać komercyjnie, natomiast to jest bardziej w tym momencie, bym powiedział, do testów, tak, żeby coś szybko uruchomić, coś szybko przetestować. Jak potrzebuję czegoś więcej, to nie ma problemu, mogę kupić bazę danych 1 GB, 5 GB i zdaje się 20 GB. Tutaj, mówię, to nie jest oferta naszej firmy, więc to ciężko mi powiedzieć. Co więcej, słuchajcie, mamy też możliwość, i to jest bardzo fajne też dla was, jeśli macie swoją aplikację, którą chcielibyście udostępnić ludziom w sposób właśnie taki chmurzasty, tak, to mamy coś takiego jak sklep, w którym możecie oferować to jako dodatek do platformy, czyli wasza aplikacja, czy to będzie, nie wiem, Drupal 12, tak, czy MyDrupal, czy cokolwiek innego,
co będzie super świetne, może być w tym momencie też w tym miejscu i też możecie na tym zarabiać. Co więcej, jeżeli potrzebujecie jakiejś aplikacji, która jest gotowa, to też tutaj ją możecie znaleźć, tak? W modelu od bezkosztowo, poprzez freemium, aż po pełny koszt. To, co jest bardzo ważne, to wszystkie frameworki wspieramy, tak? Które są ważne, czyli PHP, no przecież nie PHP, nie? Tylko PHP, jak najbardziej. Node.js, ktoś wie, co jest Node.js? Nie, tak. Właśnie powiedzcie mi, co myślicie o Node.js? Cześć, dla kogo Node.js jest super sexy? Dobra, dziękuję. Dla kogo jest sexy? Dziękuję. Dla kogo nie jest sexy? Dla kogo jest do... Kto się nie zgłosił? Okej. Okay. Nie macie zdania. No dobra, ja tak się po prostu sprawdzam tylko, nie? Dobra. Okej. Okay. Instalują się moduły. Nice. Okej. Okay. To, co jest bardzo ważne, to to, że okazuje się, że... No nie każdy z was będzie chciał mieć Drupala, tak? Może będziecie chcieli mieć swój własny serwer, tak? No to nie ma w tym żadnego problemu. Możemy utworzyć swój własny serwer. Mianowicie utworzymy sobie tutaj My First PHP. My First Time. With PHP. Jesteście przy moim pierwszym razie z PHP, więc tutaj jest ciężko naprawdę. Zachodnia Europa i istniejąca baza danych. No dobrze. Okej. Okay. Tutaj będzie szybciej, tak? Bo tutaj się nam Drupal instaluje, to prawda, ale on się instaluje na innym serwerze. Kurczę, no ciekawe. Aha, wiem, bo wszedłem wtedy do toalety, dlatego tak trwa. Teraz tak. Nie każdy z was będzie chciał używać Drupala. Chcecie mieć swój własny serwer, który będzie miał możliwość dostępu w dowolnym sposób, natomiast niekoniecznie jakieś gotowe, predefiniowane frameworki. To co? No to postaramy się udostępnić coś takiego jak kod, tak, naszej aplikacji. I ja tu mam kilka możliwości. Przede wszystkim mam coś, co jest dla nas fajne, mianowicie Team Foundation Services. To jest oferta darmowa dla pięciu deweloperów. Tam są wszystkie narzędzia do pracy grupowej. Ale to pewnie część z Państwa ma swoje własne repozytoria gdzieś tam i dlatego też wspieramy coś takiego, co się nazywa local JIT, tak? Czyli coś, co jest lokalnie i to za chwilę skonfigurujemy sobie. Mamy również GitHuba, mamy również Dropboxa, Bitpacketa, Codeplexa i jakieś inne repozytorium, które sobie możemy zdefiniować. Jak to działa? To działa tak, że w tym momencie uruchamiam po stronie serwera taką usługę, która będzie mi odbierała te wszystkie dane z tego miejsca, tak? No oczywiście myślę, że kto używa JITa? Dziękuję. Kto JITa nie używa? So nice. Nawet tacy są jeszcze, no to fajnie. Nie, wiecie, to tak zawsze jest ciekawie, że jednak są ludzie, którzy jeszcze robią coś innego, nie? Bo to było tak nudno byłoby, jak wszyscy robiliby to samo. Okej. Okay. Super. No i czekamy sobie, aż on utworzy tę repozytorium JITa. I teraz mamy tutaj opisane, jak tego użyć, ale ja nie będę tego używał w ten sposób, w sensie z linii poleceń, bo ja nie bardzo tak ostatnio coś z linii poleceń. Stary już jestem i potrzebuję czegoś więcej. Kto używa tego narzędzia z Państwa? Słabo. Ja myślałem, że będzie bardziej trendy, a tutaj nie bardzo. Czego używacie? A kumpel mówił, weź, użyj, nie? No musimy skrakować, nie? Dobrze. Eclipse'a. Ale Eclipse'a kojarzymy, tak? Mniej więcej o co chodzi. Tak naprawdę to nieważne, jaka to jest aplikacja, jakie to jest narzędzie. Ważne, żeby wspierał JITa, tak? Jeżeli ma, to jak ma Git, to Git, tak? Tutaj sobie ten Drupal już się skonfigurował. O, proszę bardzo, tak? E-mail adres, niech będzie mój. No, jakiś tam. Username też niech będzie mój. Jakieś hasło, poczekajcie, niech sobie pomyślę, jakie hasło to może być. Jakieś trudne i pewnie, żeby było takie samo jeszcze fajnie. Trust no one. Trust no one będzie lepsze, myślę. I to wszystko, tak? Safe and... Nie, to nie tak. Nie chcę update'ów ani żadnych maili. No more mails tonight.
Pomyliłem się w haśle pewnie, tak? Znając życie, ale to nieważne. Wracamy do naszego JITa. Czyli tak, mamy w tej drugiej stronie, tak, mamy przygotowane repozytorium JITa. O, żeby było tak widać, że to jest coś innego, tak? Czyli mamy JITa, mamy miejsce, gdzie to możemy spakować, mamy to też w schowku, żeby było jasność, skąd to wziąłem, tak? Jeszcze raz klikam, klik, kopię, czyli skopiowane. Mamy tutaj aplikację i tutaj sobie zrobimy sobie coś takiego jak new PHP project to będzie projekt pod tytułem My Best PHP App Ever. Ale my, nie yours, tylko my, hello. Nie porównujmy się, nie? Ja to jestem, wiecie, taki malutki przy waszej znajomości tego PHP. Okej, PHP, tak, file. I wiem, że to musi być takie coś jak index. Tak, czy nie? Nie musi być. Może być, nie musi być. I znam jedno polecenie, słuchajcie, to tak jest, nie? PHP info, ja też go znacie, nie? Skąd go znamy, nie? Dobra. I to jest cała moja strona, tak? Wiktoria. Człowiek uczy się całe życie, umiera głupi, nie? Ale to dobrze, widzicie, czegoś się nauczyłem, nie? Zawsze myślałem, znaczy wiecie, bo ja jestem trochę taki HTML-owy ostatnio i mam takiego fisia na temat tego, że jak coś otwierasz, no zamykasz, nie? Tak drzwi, znaczy nieważne. Nie zamykamy, tak? Okej, okay, nie. Dziękuję bardzo, teraz już nie będę zamykał, chyba żebym zapomniał, nie? To wtedy mi przypomnijcie. Dobra, dobrze. To teraz tak, to teraz co? To teraz fajnie byłoby teraz zrobić sobie lokalne repozytorium JITa, którym będę lokalnie przechowywał te rzeczy. No to co, zrobimy sobie tutaj team, share project do JITa, dobra. I utworzymy sobie JITa w tym create repository. Dobra, mamy JITa lokalnego. My first PHP app ever, po prostu best. I teraz słuchajcie, żeby była jasność, tutaj jest taka opcja, dołączyć zdalne repozytorium, tak? No to konfigurujemy sobie zdalne repozytorium, jakiś tam origin i robimy sobie change i magicznie, to mi się podoba, wiecie, u nas tego nie ma, ale że się od razu wkleja i tak dalej, nie? No wiem, dla was to sam kod pisze, nie? Tylko tak stajesz i myślisz i on sam pisze kod, nie? Wiecie, programista to jest jedyne stworzenie na świecie, który zmienia browary i pizzę w kod, nie? Teraz to się robi już tak trochę inaczej, nie? Ale dobra. Teraz się robi kofeinę już w tym. Dobrze, okej. Okay. Mamy repozytorium. Spróbujemy sobie to publikować. Publikujemy. Oh no. Commit. No pewnie, że commit. Pięknie, bardzo dobrze. Musimy to najpierw dołożyć do naszego repozytorium. Pyk. I teraz zrobimy commita. I yes, I do want to save changes. I PHP info. Super. I zrobimy pusha od razu, tak? Czyli commit ten push. Spróbujemy to wysłać na serwer. Chwila strachu. Powiem tak, niestety to się zdarza, tak? Te rzeczy się zdarzają, pewnie wam też, szczególnie na prezentacjach. Nie wiem czemu, taka jest ten. Okej, to się stało. Stało się coś takiego jak deployment, który jest bardzo ważny. Mianowicie pokazało się tutaj informacja o tym, że coś się zdeployowało i wysłało, zostało wysłane. I mamy informację, kto to wysłał, tak? Mamy informację, kiedy to zostało wysłane, w tej godzinie. Dobrze. Teraz, słuchajcie, spróbujemy sobie odpowiedzieć na pytanie, gdzie jest nasza strona. Nasza strona jest tutaj, tak? Site URL. Oj. Spokojnie, bez stresu. Zaraz sprawdzimy, co się stało się. Zaraz zrobimy pusha.
Spróbujemy jeszcze raz to wymusić tutaj troszeczkę, zapiszemy i skomitujemy. Bardzo fajny komentarz. Dobra. Ja tylko sprawdzę, czy się wysłało. Wysłało się. Dobrze. Właśnie to dziwne, bo wczoraj jeszcze działało. Dobra. Dobra, spokojnie, słuchajcie, spokojnie, damy radę, nie takie rzeczy, to dziwne, bo wczoraj jakoś było inaczej, ale to kwestia, inny internet. Dobrze, to co jest ważne dla mnie, to to, żebyście zwrócili uwagę na jedną rzecz, to jest wersja 5.3.19, teraz załóżmy, że mam ochotę zmienić tą wersję na wersję wyższą, tak, na przykład na 5.4, czy nie? Na 5. Dajcie nam szansę się zaktualizować. I aktualizuję moją aplikację i okazuje się, że jest 5.4.9, tak? Czyli zobaczcie, że właściwie jeden przełącznik i przełącza mi się wersja. Robię to z poziomu takiego narzędzia graficznego, tak? W którym mam dostęp do tych rzeczy. Co więcej, tutaj również mam możliwość określenia platformy, czy to będzie 32-bitowa, czy 64-bitowa. Co prawda nie w tym momencie i o tym powiem za chwileczkę, tak? Bo to, co teraz zrobiłem, to wszystko jest darmowe. Czyli za darmo mamy tą stronę, możemy ją za darmo tam utrzymywać, możemy tam za darmo ją testować, możemy też za darmo pokazywać ją klientowi. I spróbujemy sobie zrobić coś innego, mianowicie spróbujemy sobie zrobić coś takiego. Ja postaram się to szybciutko dobrze. I zobaczymy, czy mi się udało się. Okej, tak? Bo teraz po prostu jest tak, że możemy określić też standardowy dokument, który będzie uruchamiany, tak? Czyli zobaczcie, że tą konfigurację, ja wiem, że w waszym przypadku to byłoby tam jakiś plik konfiguracyjny do Apache'a. Tutaj mamy taki prosty interfejs, który jest interfejsem skalowalnym, w sensie, że łatwo jest do niego się dostać, nie potrzeba się dostawać bezpośrednio do maszyny wirtualnej. I oczywiście wiele innych ustawień, ale to nie wszystko, mianowicie oczywiście przygotowałem taką aplikację, która jest skomplikowana, więc jak mi się nie uda, to wiecie, jak to jest. Czasami jest trudno z tym, ale powinno to działać. Mianowicie aplikacja będzie DB. No nie będzie DB. Spróbujemy się dostać do tej bazy danych. No i oczywiście mam przygotowany kod, taki fajny. Siu, jest. Dobra. A mógł go pan napisać, proszę pana, a mógł, jakbym go mógł napisać, to bym może napisał. Dobra. Dobrze. To, co tutaj jest tak naprawdę, o proszę bardzo, to tu jest taki mały formularz, w którym mamy imię i właściwie nazwisko i adres e-mail, tak? Oraz przycisk submit, który nam wysyła na stronę db.php. Informacje. Teraz tak, tutaj musimy sobie skonfigurować dane do naszej bazy, tak? Czyli mamy wszystkie potrzebne informacje. Gdzie je znajdziemy? Znajdziemy je oczywiście na naszym portalu, tak? To jest takie miejsce, w którym wszystkie te informacje będą. Dobra. I mamy tutaj informacje pod tytułem connection string, to jest ciąg konfiguracyjny i ja sobie pozwolę go tutaj wpisać od razu, żeby było mi łatwiej kopiować. I weźmiemy sobie określimy sobie tutaj, że to jest baza danych. Tą bazę danych mogliśmy zmienić, tylko że ja ostatnio jak zmieniłem bazę danych, to okazało się, że taka już istnieje i się po prostu wysypał przy konfiguracji, więc warto tutaj pamiętać o tym, że ta baza danych musi być unikalna w kontekście całego Azure'a, więc łatwo jest trafić na takie podobne rzeczy. Użytkownik, taki dość ciekawy. Łatwe do zapamiętania, tak, zdecydowanie, oraz hasło, tak, też jest łatwe do zapamiętania.
Jak widzicie, te rzeczy nie mam, mam je z portalu, mam je na portalu, mogę bez problemu się do nich dostać. No i oczywiście spróbujemy sobie to skomitować i uruchomić, tak? Czyli mamy tutaj dodaj, wyślij i będzie sobie db test. Commit and publish. Sium. Dobrze, ok. I teraz tak, mamy już tą naszą stronę, sprawdzimy, czy działa tylko. Skoro to już działa, to odpowiednio też zadziałać. Czyli mamy tak, db.php. Super, działa. Dobrze. Czy to zadziała? Kto jest za tym, że zadziała? Straszne, nie? Wiecie, to jest właśnie, to człowiek przychodzi tutaj, nie? Znaczy, to nie zadziała z jednego prostego powodu, ponieważ mamy połączenie do bazy danych, tak? Mamy wszystko zrobione, oprócz tylko jednego drobnego elementu, który nazywa się konfiguracja bazy danych, tak? No to skonfigurujmy sobie w sensie tabeli, do której to będę wpisywał de facto, tak? Więc skonfigurujmy sobie też tą tabelę, czyli podajmy parametry w narzędziu, który też nie jest nasze, ale jest bardzo sympatyczne. Tak? Nie wiem, czy Państwo kojarzycie. Co? Nie takie? Mam użyć jakiegoś innego? Konsoli! Nie, powiem tak, to byłoby wyzwanie ActiMela, jak miałbym użyć konsoli. Jeszcze miałem pamiętać całość, wszystkie ustawienia. No... Ja już jestem za stary. Ostatnio jak sobie spojrzałem w lustro, mówię sobie, Piotr, to już nie te czasy, kiedy ty pamiętałeś, jak się nazywasz. Dobrze, i ustawimy sobie tutaj tą konfigurację i to będzie PHP.con1. OK, test connection, uwaga, wybuchnie. Jest, dobra, nie, dobra, to nie. PHP.con1 i teraz otwieramy sobie SQL-a. I ja mam też gotowego SQL-a. Haha. Zdrówko. Mamy gotowego SQL-a. Po to, żeby się nie pomylić przypadkiem. SQL jest prosty, tak? Generalnie jest prosta tabela, w której mamy te dwie wartości przechowywane, tak? Czyli mamy tutaj ID oraz name i email, tak? Uruchamiamy sobie zapytanie, czy wysyłamy zapytanie do serwera, jest potwierdzenie tego, że to zostało zrobione i chwila prawdy. No cóż, bądźmy dobrej myśli. Submit. Yeah. Znaczy się... Nie? Dobrze. Słuchajcie, dobrze. Chcecie ten... Skasujemy dane i wprowadzimy jeszcze raz. No nie ma stresu. Nie ma stresu. Tylko muszę znaleźć tą bazę, znaczy tę tabelę. Dobrze. Dobra. Zrobiłem dropa. Dobrze. Spróbujemy jeszcze raz ją utworzyć. Spokojnie, damy radę. Jest OK, słuchajcie. Damy radę, nie takie rzeczy. OK, czyli już istnieje tabela, tak? Czyli mamy tu już tą tabelę utworzoną. Sprawdzimy sobie tylko, czy ona jest pusta, żeby nie było tam potem stresu, że potem mówicie, że tam coś jest, to tam nic nie ma. Registration table pod R. Registration table, tak? I zrobimy sobie select 1000 z tych kolumn, tak?
Fascynujące. Dobra. Nie, nie, to nie za każdym razem tak trzeba. Jak najbardziej nie za każdym razem, a tylko wtedy, kiedy... Ach. Dobrze. No to jest niestety problem, o którym za chwilę powiem, ponieważ ja już uruchomiłem test, ale za chwileczkę. Dobrze. Załóżmy, tak, że to jakoś działa, nie wiadomo. Chodzi o to teraz, pytanie jest takie, tak, jak to teraz testować, tak? Ja już to włączyłem test, jak to testować, żeby sprawdzić, załóżmy, obciążenie tego serwera. I mamy takie bardzo fajne narzędzie, które jest w naszym najnowszym Visual Studio, które umożliwia nam testowanie obciążenia serwera. Oczywiście to jest bardzo proste, dlatego że ktoś może powiedzieć, no tak, ale ja to mogę zrobić sam. Tu jest taki pomysł na to, że to testowanie odbywa się nie przez nas, nie z naszego konta, tylko z konta pewnej usługi Microsoftowej, która może się skalować na praktycznie dowolną liczbę użytkowników. Co to znaczy? To znaczy, że ja mogę wymusić tak, odpowiednie parametry. Czyli tutaj bierzemy sobie projekt, który się nazywa test. File, new project. I tu mamy testy wydajnościowe naszego serwera. I pomysł jest taki, że tworzymy sobie scenariusz, czyli klikamy poprzez stronę i mówimy, na jaką stronę mamy wejść. Następnie podajemy sobie parametry. Tak? Nie, zaraz wam pokażę, spokojnie. To działa, może działać w czymkolwiek. Teraz, słuchajcie, robi się coś bardzo ważnego, mianowicie czasami strony potrzebują parametrów dynamicznych, na przykład PHP, czy się w sensie sesje, tak? Na przykład numer, jakieś tam identyfikatory sesji, wtedy te parametry będą oddzielone od parametrów takich stałych i tutaj widzicie, mamy już to przetestowane, to oczywiście nie mam żadnej sesji, więc zresztą nie. Wiadomo, określam jakby, co ja bym chciał mieć, co ja bym chciał uzyskać, zobaczcie, co mogę uzyskać, czego mogę oczekiwać, czyli albo HTTP status, albo inne rzeczy. Oczywiście ja najczęściej będę oczekiwał, żeby on mi tutaj ten czas w jedną sekundę się zmieścił, tak, na odpowiedzi na ten cały scenariusz. Następnie dodaję scenariusz i mówię, muszę go skonfigurować, czyli mówię test obciążeniowy. W tym teście obciążeniowym muszę po pierwsze powiedzieć sobie, jaki będzie krok testowania, tak? Czyli ile będzie użytkowników na początku, ile będzie kroków, ile sekund będzie trwał krok, ile będzie użytkowników w kolejnym na krok i maksymalna liczba użytkowników, 200. Następnie muszę powiedzieć dokładnie, jak ten test ma wyglądać, czyli wybieram ten test, który przed chwileczką przygotowałem i robię tutaj zamknij i dodatkowo jeszcze muszę to określić, że robię to, bo mogę to zrobić tak samo, równie dobrze mogę zrobić to z poziomu lokalnego testu, zobaczcie, ale mogę to też uruchomić właśnie w chmurze za pomocą Team Foundation Services i tak właśnie zrobię. I tutaj zastosujemy to, zamykamy i uruchamiamy testy. Testy się uruchomią, w tej chwili się uruchomią, to znaczy on jest wysyłany na, właśnie jest inicjalizowany, jest wysyłany do tej usługi i w tej chwili będzie ten test do nas będzie stukał do tej naszej aplikacji. Tu mamy podgląd, to jest bardzo ważne, mamy tutaj podgląd tego, co się dzieje w aplikacji. Ponieważ to jest druga rzecz, której nie wspomniałem, te darmowe strony mają pewne ograniczenia, to znaczy liczba użytkowników w czasie, czas działania tego procesora i w pewnym momencie zobaczymy tam też rzecz, o której też wspomnę za chwileczkę, jak tylko się pojawi. Zobaczcie proszę, tu mamy wszystkie parametry, to znaczy mamy tutaj informacje o tym, jak wygląda
czas procesora, ile danych weszło, ile danych wyszło, ile było błędów, ile było żądań. Tak? Tu mamy te wszystkie informacje, one są odświeżane co jakiś czas, więc mamy je praktycznie na bieżąco. OK. To będzie sobie tutaj stukało do naszego serwera. Zobaczcie proszę, to tak wygląda, że otrzymujemy wynik, średni czas odpowiedzi, następnie otrzymujemy informację o tym, jaki był, może przypnę, przepraszam. Okay. Tutaj, tak, czyli średni czas odpowiedzi, średni odpowiedź ze strony i jakie było obciążenie, ilu użytkowników w tym momencie mieliśmy, tak, czyli liczba użytkowników nam przyrasta albo maleje w zależności od tego, ile tam zadeklarowaliśmy, tak, czyli ja teraz mam 100 użytkowników, do 100 użytkowników mogę sobie to wygenerować. Oczywiście możemy więcej, tutaj nie ma żadnych, znaczy tak naprawdę nie ma żadnych ograniczeń, jedyne ograniczenie jest takie, że jedna osoba może robić jeden test w jednym czasie, tak, to jest to jedno ograniczenie. OK. Ten test się będzie kończył. Ja nie pokazałem jednej rzeczy, mianowicie nie pokazałem Drupala, tak, że on działa. Ktoś powie pewnie, że zaraz, że tu nic nie działa, a tu działa. OK. Tak, nie pokazałem tego Drupala, który tam sobie już się uruchomił. I tu mamy Drupala, tak? Mogę wszystko zrobić. Jak sprawdzić jego... Ktoś tu był specjalistą od Drupala. Dobrze. To nie Drupal. Proszę was, to połączenie internetowe. Naprawdę, to nie jest tak. OK, czyli zobaczcie proszę, wracając do tego, co możemy zrobić. Możemy tutaj publikować przez FTP-a, przez TFS-a, ale to, co jest najfajniejsze dla mnie, najciekawsze. Nie mamy półtorej godziny? To jest skalowanie. Możemy się dowolnie wyskalować, tak? Możemy powiedzieć, że chcemy mieć dwie maszyny jednocześnie. Możemy mieć zarezerwowane też maszyny i w tym momencie mówimy o tym, że to jest dla nas zarezerwowane, tylko w tym momencie już płacimy, tak? Jeżeli powiemy, że zarezerwowane, to w tym momencie płacimy w zależności od tego, ile chcemy tych maszyn mieć jednocześnie uruchomionych. Jak widzicie, możemy mieć też więcej witryn sieciowych. Chodzi o to, że ma być szybki start, ma być elastycznie i szybko publikacja, tak? Zrobiłem w Gicie, zrobiłem upload i to od razu się pojawiło na stronie, od razu mogę to testować. Chodzi o to, że ustawienie serwera, jego włączenie działa bardzo, bardzo, bardzo szybko. Tak jak powiedziałem, 10 bezpłatnych witryn, łatwe zarządzanie i skalowanie. Oczywiście automatyczne równoważenie obciążeń, jeżeli mamy tutaj dwie maszyny. Tak? Tu mamy różne algorytmy, które to rozkładają. Oczywiście możliwość tego pokazywałem w PHP, ale oczywiście i w Node.js-ie, i w ASP.net-cie będzie to też działało bez problemu. I mamy bazę danych SQL Azure i MySQL. Do 20 MB obydwie są darmowe, powyżej 20 MB tutaj już jest kwestia ceny, tak? To wchodzimy na poziom cen mniej więcej 5 dolarów za miesiąc, tak? Taka to jest cena na przykład za 1 GB. Szybka publikacja, tak jak powiedziałem, z Jita, z TFS-a, z innych miejsc. OK. I to, co jest ważne, to tego nie pokażę na przykładzie. Chciałem tylko powiedzieć tak krótko, bo tu widzę, że mamy mało czasu, to też warto, żebyście wiedzieli. Mamy różnego typu dane. Big data, mamy dane relacyjne i mamy dane, które nie są relacyjne, a są też ważne dla nas. Big data, ktoś w ogóle się tym zajmuje z Państwa? Jedna osoba, to tak będzie bardzo szybko. Duże wolumeny danych, to co my mamy u siebie, to mamy Hadoopa. Mamy Hadoopa na Azure, możecie uruchomić algorytmy na Hadoopowe w naszym data center. No i oczywiście baz danych typu Azure SQL Server, tak, oraz MySQL i tak naprawdę dowolna baza danych. To znaczy, jeśli chodzi o Azure SQL Database, to tutaj mamy możliwość używania bazy relacyjnej, takiej samej jak SQL Server. Jeśli ktoś używa, to może to przenieść te dane, właściwie przenieść te informacje jeden do jednego. Ale również mamy, tak jak pokazywałem, MySQL-a do 20 MB za darmo, potem kosztuje 5 dolarów, jak powiedziałem, za 1 GB, na miesiąc oczywiście.
do 20 megabajtów jest za darmo, tak? A 1 gigabajt kosztuje 5 dolarów. 200 było? 200 było, nie, poczekajcie. 200 było to w innej, w innej ofercie trochę. Nie, to po prostu jest kwestia tego, że 200 megabajtów dotyczyło SQL serwera. Bo tu jest kwestia nazwy, tak? Bo tu jest SQL, tu jest SQL, tak? My dajemy 200 jako Microsoft, bo na tym zależy. Oni dają 20, tak? W MySQL-u, ponieważ uważają, że 5 dolarów to nie jest dużo, tak? Bo to nie jest jakaś tam kwota, która ten. I jeszcze oczywiście możemy zrobić tak, że hostujemy bazę danych swoją własną w IaaS-ie. O IaaS-ie za chwileczkę. Mamy dwa pojemniki danych takie, które możecie używać, że tak powiem, out of the box, czyli macie w skrzynce, można tam ładować. To jest przede wszystkim Azure Tables. Tabele w Azure Tables są skalowalne, dostępne na poziomie 3/9 i płacimy tylko za to, co używamy. Co więcej, tak naprawdę dostajemy się z dowolnej technologii, bo to mamy coś takiego jak serwisy restowe, tak? Serwisy restowe, czyli po prostu bezpośrednio możemy się do tego dostawać z zapytaniami. Biblioteki mamy we wszystkich językach, które są popularne, tak? Nawet w jakimś tam języku typu Objective-C. Nie wiem, czy Państwo kojarzycie. Tak, dobrze. Oczywiście coś dla mnie bardzo ważnego, mianowicie NoSQL, tak? NoSQL to jest coś, co się pojawia, to coś, co będzie coraz ważniejsze w kontekście eksplozji danych, NoSQL w sensie takim, że mamy dane w różnych formatach, tak, w różnych miejscach i chcemy je władować w jakieś jedno miejsce, w jedno repozytorium i tutaj mamy Azure Tables. Co ciekawe, Azure Tables działa mniej więcej tak, że mamy tabelę i to jest, to by ktoś powiedział, ok, tabela jest jak tabela, każdy widzi, taka prawie jak SQL-owa, tak, ale to nie jest SQL, to jest bardzo ważne, to jest taka zwykła tabela, jakbyście mieli po prostu taki plik XML-owy. Co więcej, zauważcie proszę, że format nie musi być taki sam, tak? Czyli tak naprawdę to każda właściwość może mieć swój własny format. Co więcej, można to dowolnie skalować. Rozszerzać tylko jeden wpis, tak? Zmieniać tylko jeden wpis. To jest bardzo fajne miejsce do tego, żeby dowolnie sobie tutaj tym zarządzać. Co więcej, ona jest skalowalna, czyli że możemy ustawić pewne parametry skalowania i jeśli dobrze przemyślimy algorytm podziału, to możemy z tego bardzo ciekawe efekty uzyskać, bardzo duże prędkości odczytu i zapisu. Ponieważ relacyjna baza danych, niestety, bardzo mi przykro to powiedzieć, ale się nie nadaje do bardzo dużej ilości danych. Tak, ona się po prostu zapycha, tak? Relacje i te wszystkie mechanizmy nie nadają się w tym przypadku do tego. No i mamy coś, co się nazywa blob, czyli przechowujemy tam jakieś elementy graficzne, czyli po pierwsze setki gigabajtów danych, nie wiem, jakieś utwory muzyczne, pliki binarne, cokolwiek będziemy sobie wymyślimy, co potrzebuje tylko miejsca na dysku, to tam możemy to wrzucić. Co więcej, mamy to georeplikowalne i mamy możliwość dostępu poprzez coś takiego jakby link do przyszłego pliku. To znaczy na przykład mamy plik i chcielibyśmy komuś go udostępnić tylko na jakiś bardzo krótki czas, za godzinę, tak? To może możemy powiedzieć, że ten plik jest dostępny dla ciebie za godzinę na przykład i wysyłamy mu linka, w którym jest ukryta informacja o tym, że ten plik będzie tylko dostępny w tym czasie. Tak? Nie więcej, nie krócej i nie dłużej. Tak? To jest bardzo ważne, że możemy tutaj mieć dużą kontrolę nad tym, komu, kiedy i jak udostępniamy te dane. 100 terabajtów na konto to naprawdę jest sporo. Tak? Jeśli potrzebujemy więcej, możemy mieć tych kont więcej, możemy je potem gromadzić i skalować. Koncepcja jest taka, że mamy po prostu taką hierarchię, mamy jakiś tam blob, wrzucamy tam dane i możemy je odczytywać w dowolny sposób, w dowolnym momencie. Tak, po pierwsze dostępność, to jest bardzo ważne, łatwo, szybko, przyjemnie, natomiast chmura, znaczy idea jest taka, że macie Państwo możliwość używania tego, co chcecie, tak? Potrzebuję tego, biorę to, potrzebuję tego, biorę to. To jest tak, jakbyście przyszli na szwedzki stół i brali tylko to, na co macie ochotę. To nie jest tak, że bierzecie całą paczkę, tylko to, co jest dla Was ciekawe. Maszyny wirtualne? Oczywiście. Zaraz. Zobaczymy.
Maszyny wirtualne Windows Azure, tak, to przede wszystkim możliwość hostowania dowolnej maszyny wirtualnej. Znaczy dowolnej pod warunkiem, że ona będzie oczywiście podana w odpowiednim formacie, tak? Natomiast to w środku jest naprawdę dowolne. To znaczy, że idea jest taka, że to jest usługa dla... A nie mamy półtorej godziny? 13.30. Dobrze. Nie, bo tak mnie straszą, tam z tyłu noszą kartki, machają mi koniec. Ja się stresuję. Nie, no nie. To jest usługa dla kogoś, kto potrafi to zainstalować, tak? Bo to nie jest tak, że... znaczy, nie chcę was oszukiwać, tak? To nie jest tak, że sobie wezmę to miejsce, ten plik i wrzucę go do Azure'a i będzie działał. Każdy jeden. Tutaj trzeba odpowiednio go przygotować, jeżeli chcecie, żeby wasz system działał. Oczywiście, jeżeli to jest Windows Server, to raczej nie mam opcji, żeby nie działał, tak? Natomiast jeżeli to jest jakiś Linux, to w tym momencie, zanim go się wrzuci do Azure'a, trzeba go przygotować, tak? Trzeba zainstalować odpowiednie sterowniki, zainstalować odpowiednie rzeczy, ale jest to jak najbardziej możliwe. Wsparcie dla, tak jak powiedziałem, serwerów aplikacyjnych, łatwe zarządzanie pojemnikami danych, czyli możemy sobie montować dyski, tak, w dowolnym momencie. Te dyski są też montowane, mogą być montowane pomiędzy różnego typu systemy, tak, czyli pomiędzy ich informacje. Oczywiście współpraca z PAS-em, czyli możliwość używania z pojemników danych, z SQL-a, tutaj nie ma żadnych ograniczeń, tak. No i jeszcze, tak jak powiedziałem, ta usługa jest dostępna na poziomie 3, 9 i 5, więc tutaj jest dużo większa dostępność, pod warunkiem, że będą dwa jednocześnie działające, co najmniej dwa jednocześnie działające instancje. To może być problem, bo jak wiecie, to nie każda aplikacja może tak działać internetowa, że ma dwie równolegle działające instancje. Od czego zaczynamy? Mamy portal do zarządzania, mamy gotowe skrypty do tego, żeby uruchomić Windowsa, czyli Linuxa, czy też to na Macu i API restowe. Tak naprawdę nie musicie mieć Windowsa, żeby można było z tego skorzystać. Co więcej, mamy możliwość wyboru obrazu, czy to będzie Windows Server, czy to będzie Linux, tak? Możemy też wybrać jego wielkość. Wiadomo, że wielkość ma znaczenie zasadniczo. I zobaczmy, jak to wygląda. To znaczy, że ja mogę tutaj... Czekajcie, Windows Azure. Ja mogę tutaj wybrać sobie, powiedzieć, że ja chcę wybrać na przykład Linuxa, predefiniowany obraz, okay, maszyny wirtualne, tworzymy sobie maszynę wirtualną. I teraz tak, mogę utworzyć ją szybko, ale mogę wybrać z galerii. I teraz tak, mamy tutaj galerię obrazów i zobaczcie proszę, mamy począwszy od Windowsa Servera 2012, 2008, ale również mamy predefiniowane obrazy dla zainstalowanych aplikacji w środku naszych, tak? Ale tutaj w pewnym momencie pojawia się również coś takiego, co jeszcze rok temu, jakby ktoś mi powiedział, to ja bym w to nie uwierzył, tak? Pojawia się Oracle, czyli wspieramy Oracle'a w naszych technologiach, tam możecie również go skalować, możecie używać i tak naprawdę cenę za Oracle'a macie wbudowaną jakby w licencję, czyli używacie, nie kupujecie tak naprawdę Oracle'a w sensie pudełka i płacicie za niego x kasy, tylko płacicie za niego za godzinę używania. Potrzebuję Oracle'a na dzień, dwa, to sobie go używam, potem go nie potrzebuję, to nie płacę, tak? Więc to jest ten plus związany właśnie z chmurą. No i oczywiście dystrybucje Linuxa, które tutaj widzicie, tak? No, powiem tak, dużo ich nie ma jeszcze, ale jest coraz więcej, tak? Jest ich coraz więcej, coraz więcej ich się będzie pojawiało, dlatego że my też bardzo silnie to wspieramy. Co z BSD? Powiem tak, nie mam pojęcia. Nie mam pojęcia, bo jeszcze nikt nie zadał takiego pytania, tak? A to jeszcze ten ktoś używa? Nie, bo się pyta się poważnie, w sensie tak jakby... będę, że kiedyś tak było, ale... Ale załóżmy, jakby te predefiniowane Linuxy mają to do siebie, że są takie generyczne, tak? W sensie, że mają tam skonfigurowane wszystko i nic. Tak jest mniej więcej, jak się instaluje Linuxa, to chyba, że to się instaluje z bardzo predefiniowanej dystrybucji. Tak, tutaj mamy możliwość użycia czegoś, co się nazywa VMDepot. Idea jest taka, że możecie
zainstalować Linuxa w odpowiedniej konfiguracji, na przykład dedykowanego dla PHP na przykład, albo dedykowanego dla MySQL-a i PHP, gotowego, skonfigurowanego i tylko to, tak? I z jednej strony można to tutaj używać, tak? Można tutaj to implementować bez żadnego w sensie klikam i to się zainstaluje i do tego będę miał dostęp, ale mogę też, i to jest bardzo fajne, to jest też jakby zachęta dla ludzi, którzy takie coś robią, można w tym miejscu opublikować swój własny obraz Linuxa. I to jest ciekawe, że w tym momencie macie możliwość udostępniania swojego własnego obrazu, jakby tworzenia repliki, tworzenia kolejnych jakby instalacji, tak, w locie, czyli tak naprawdę z tego predefiniowanego obrazu uruchamiacie dowolną maszynę w dowolnym czasie, możecie ją dowolnie rekonfigurować, możecie ją zmieniać i tak dalej, tak, czyli mieć taką swoją własną bazę. Spróbujemy zobaczyć, czy to zadziała. Spróbujemy wziąć sobie maszynę wirtualną, jakiegoś Linuxa. Jakoś mam sentyment do OpenSUSE. Czy wolicie jakąś inną? Może być inna. To będzie MySUSE 12. I tutaj się zaczyna już rozmowa o pieniądzach, tak? Bo do tej pory to, o czym mówiłem, czyli te website i te bazy danych, te wersji 200 MB w Azure SQL, 20 MB w MySQL, to jest darmowa wersja, tak? Jest taka sytuacja, w której płacimy. Płacimy za to, jak dużą maszynę chcemy uruchomić, tak? Co więcej, jeśli uruchomimy kolejne maszyny, tak, czyli możemy się skalować w górę, czyli może być tego bubacza więcej, tak, więcej RAM-u, więcej core'ów, tak, albo może być nas więcej, tak? I to w chmurze jest fajne, że czy skalujesz się wszerz, tak, czy wzdłuż, to płacisz tyle samo de facto, płacisz jakby za jeden core, tak? Bo zobaczcie, to wszystko jest wielokrotnością jednego core'a. Co prawda ja zawsze mówię, że ten jeden core to trochę tak mało, bo głównie mało jest może nie sam rdzenie jest tutaj problemem, tylko pamięć. Jeśli to jest jeden giga RAM-u, to raczej ciężko tutaj coś fajnego zrobić. I spróbujemy sobie to uruchomić, Linuxa. Co więcej, musimy mieć certyfikat. Certyfikat, ja mam certyfikat jakiś, tak, mam certyfikat. To jest certyfikat do tego, żeby się może połączyć po SSH. Wygenerowałem to za pomocą OpenSSL-a, także to jest certyfikat X509. Mamy tutaj, niestety jest zajęte, 121. Dobrze, może być. No i oczywiście możemy powiedzieć, i to jest bardzo ważne, tak? Tutaj możemy powiedzieć już, tak, czy za każdym razem, słuchajcie, to jest bardzo ważne. Za każdym razem mamy wpływ na to, gdzie będzie nasza instancja. To nie jest tak, bo to jest bardzo ważne, żebyście wiedzieli, to nie jest tak, że moje dane są w chmurze. To nie jest prawda. Moje dane są w Europie Zachodniej, albo w Europie Północnej, albo w Ameryce, albo w Azji, tak? Czemu to jest ważne? Bo w polskim prawie, zgodnie z polskim prawem, nie możesz przechowywać danych poza terytorium Unii Europejskiej. To znaczy, jeżeli byście na przykład, tak, wziął serwer w Stanach, gdziekolwiek, i tam wrzucił czyjekolwiek dane, to w tym momencie działam niezgodnie z prawem, tak? Więc ja zawsze staram się być zgodny z prawem. Weźmy ten West Europe dobrze. Mamy tutaj już to skonfigurowane. Tak, możemy również, zobaczcie proszę, to też możemy później zrobić, możemy sobie skonfigurować punkty końcowe do tej maszyny wirtualnej, czyli protokoły, mapowanie protokołów, ponieważ ten adres zewnętrzny jest trochę inny od tego wewnętrznego, więc mamy porty publiczne i prywatne, tak? Możemy sobie dowolnie zmapować na dowolne porty. I klikamy OK. I to już się tutaj będzie ustawiało. Ja wrócę do prezentacji, żeby już nie tracić czasu, tak? Czyli powiedziałem, mamy różne wielkości tych maszyn. Oczywiście im większa maszyna, tym więcej za to płacimy. To jest bardzo ważne, to, że maszyna używa jednego dysku. To znaczy, że na przykład, nie daj Boże, tak, coś się stanie i maszyna nam zostanie zabita. No tak się zdarza, tak? Nie wiem, jakiś błąd w systemie, błąd w ażurze. To są różne rzeczy, prawda? Wiecie, że nie ma takiej sytuacji, żeby się jakby ta maszyna. Zdarza się, że maszyna może ulec awarii, to w tym momencie od razu na miejsce tej maszyny wstaje kolejna maszyna, która będzie używała tego w swojej pamięci.
obrazy z galerii, tak jak powiedziałem, OpenSUSE, Microsoft. Tutaj mamy pełną kompatybilność z tymi największymi graczami. Będziemy stawiać też więcej. O tym też mówiłem. W tej chwili jest około 700 różnych dystrybucji, chociaż słowo 700 jest trochę takie na wyrost, dlatego że jest, na przykład widziałem 40 dystrybucji jednej osoby, tylko z różną numeracją, tak? Czyli z update'ami jakimiś, więc tutaj też to tak można zrobić. I tak jak powiedziałem, im większą mamy maszynę, tym większą mamy przepustowość, tym więcej mamy pamięci. Linux jest tutaj obywatelem pierwszej klasy. Zdecydowanie tak, tak samo jak Windows. Ja nie pokażę, jak się startuje Windowsa, bo to chyba to jest tak samo de facto, tylko wybieram po prostu inny obraz. Linux i Windows tutaj działa tak samo. Mamy aplikacje klasy Enterprise, gotowe właśnie do dużych zastosowań. Co więcej, mamy społeczność open source'ową i mamy wsparcie. To jest też ważne dla firm dużych, że wsparcie też świadczymy pod Linuxem. I tak jak powiedziałem, co więcej, to jest bardzo ciekawe. Może być taka sytuacja, że potrzebujecie na przykład raz na jakiś czas wasz obraz wyrzucić do chmury, tam się wyskalować, coś zrobić, obliczyć i z powrotem go zwinąć do siebie. Nie ma żadnego problemu, żeby ten obraz migrował z waszego centrum danych do chmury i z powrotem. Mamy pełną kompatybilność z naszymi rozwiązaniami. Oczywiście to, co powiedziałem, tak, możesz przynieść swój własny serwer. Nie ma problemu. Przygotowujesz paczkę VHD pod Hyper-V. Hyper-V jest darmowe, tak, żeby była jasność. Pod Hyper-V, które jest w wersji darmowej, przygotowujemy dystrybucję, konfigurujemy ją, wrzucamy ją do Azure'a i mamy gotowe. Ważne jest, żeby ją dobrze skonfigurować, tak, że to nie jest tak, że taka standardowa wersja będzie tam działała, wręcz przeciwnie, nie będzie działała. I tworzenie wygląda tak, że mamy jakiś bazowy obraz VHD, uruchamiamy go, dopasowujemy, generalizujemy, czyli w sensie, jeśli to jest obraz Windowsowy, to tak naprawdę zabieramy tam klucze, bo klucze nie są potrzebne, w Linuxie nie ma takiej potrzeby, robimy kopię i wtedy możemy stworzyć sobie dowolną liczbę instancji na bazie tego systemu, czyli możemy tworzyć z predefiniowanego obrazu kolejne instancje. No cóż, kiedy to się opłaca? Tak? Po pierwsze, opłaca się wtedy, kiedy coś jest nieprzewidywalne. Przewidywalne coś, na przykład, nie wiem, PKP, tak? Jakieś takie ruchy przewidywalne. Coś, kiedy na przykład potrzebujecie, dzwoni szef, potrzebujecie szybko coś wdrożyć, żeby pokazać klientowi. Od razu, bez jakiegoś konfiguracji, bez dzwonienia po admina, macie tylko konto na Azure, robicie pyk, 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 widzieliście tam, oczywiście moje znajomości PHP nie jest aż taka, znaczy taka, w sensie jest niewielka, ale bierzecie swoje repozytorium Jita, ładujecie je na Azure'a i w tym momencie macie już aplikację, którą możecie pokazać, tak? Wystawioną na zewnątrz z zewnętrznym linkiem. Co więcej, jeśli wasza aplikacja, na przykład macie pomysł na startup, tak, to jeśli macie pomysł na nowego Facebooka, to na początku jest taki problem, skąd wziąć serwery? Znikąd, po co, tak? Można zacząć w Azure, tak, i tam powoli od jednej maszyny poprzez dwie i tak dalej, jak twoi klienci będą przychodzili do twojej strony, będzie zwiększał się ruch na twojej stronie, możesz to robić albo ręcznie, czyli ręcznie zwiększać zasoby, tak, i to maszynę większą, więcej maszyn, albo możesz też, i to jest bardzo fajne, możesz też dodać więcej tych maszyn, tak? Czyli taka aplikacja. Przykład realny, żeby była jasność, to są przykłady obciążeń, tak? Sklep internetowy. W sklepie internetowym zawsze mamy najwięcej ruchu, kiedy? Święta, tak? To są żniwa. Przed świętami, po świętach, cisza, po prostu nic się nie dzieje, serwery się nudzą. Generalnie utylizacja serwerów w centrum danych, takim normalnym, jest około 3%, tak? Ale czekamy na te święta, żeby zgarnąć. Okej, przykład mBanku, w ciągu 2 lat wzrosła im 4-krotnie liczba klientów, liczba ruchu, przepraszam bardzo, bo to trzeba tak patrzeć, tak? Nie zawsze jest w górę, czasami jest w dół. Nie zrobiłem tego specjalnie, tak? To po prostu taki przykład, żeby to pokazać, że może, załóżmy, być taka sytuacja, że możemy interes zwijać. Znaczy ja nie życzę tego Państwu oczywiście, ale mówię, że warto wiedzieć, że taki plan B też musimy mieć. I coś, co jest nieprzewidywalne. Ten slajd może nie jest najfajniejszy, bo nie wiem, czy widzicie, jaka to jest data. To jest data naszych ekspertów. I proszę Państwa, to jest takie coś, co się zdarzyło nagle i teraz pytanie takie. Jeżeli tutaj nie obsłużymy tych klientów, to oni będą nieszczęśliwi w tym momencie, prawda? Więc warto jest też być gotowym na takie nieoczekiwane wzrosty.
I teraz to, co powiedziałem, zaczynamy za darmo, tak? To jest bardzo ważne. Zaczynamy za darmo w kontekście stron internetowych. Potem potrzebujemy więcej, możemy skalować się, dodawać więcej tych rzeczy. Aż po dedykowane instancje, aż po tą infrastrukturę, którą Państwo możecie wdrażać swoje własne rzeczy. Ja również, żeby była jakość, przyniosłem Wam kawałek chmury. Jeśli ktoś ma ochotę wziąć taki kawałek chmury do domu, chmura ma wielkość $300. Możecie się zarejestrować bez niczego w chmurze i używać przez cały miesiąc dowolnych kombinacji i usług za $300, bez żadnej karty kredytowej, bez niczego. To zapraszam do nas na stoisko przed tam w holu i my tam będziemy rozdawali takie vouchery dla was, jeżeli chcielibyście właśnie spróbować uruchomić tą chmurę, zobaczyć, potestować te wszystkie możliwości. Azure to jest miejsce dla twojej aplikacji. To jest miejsce, które możesz sobie testować, wdrażać. Co więcej, słuchajcie, to jest bardzo ważne, środowisko testowe, tak? Ja wiem, że o tym nie mówiłem, ale pomyślcie, że moglibyście sobie sklonować, tak, wszystkie serwery waszego klienta i tam je trzymać, w razie czego uruchomić, sprawdzić, co tam się dzieje. Okej, okay. Zapraszam do kontaktu, zapraszam moją koleżankę wspaniałą, która powie o rzeczach, które się dzieją dookoła. Dzień dobry Państwu, ja nazywam się Kasia Pawlonka, współpracuję z Microsoft już od 6 lat, ale tak naprawdę od niedawna poznałam Microsoft od trochę innej strony, czyli od takiej, że my jako firma nie jesteśmy tylko i wyłącznie zamkniętą, komercyjną firmą, która ma swoje produkty, sprzedaje licencje, ale również jest taką firmą, która stara się wyjść troszeczkę szerzej i zaczyna współpracę ze społecznościami open source'owymi. Bardzo krótko, to co my tutaj w regionie Europy Środkowo-Wschodniej, bo za taki region odpowiadam, staramy się pokazywać, że faktycznie Microsoft jest coraz bardziej otwarty. Stąd też takie nasze logo Microsoft Openness i nie ukrywam, że za każdym razem jak stawiamy sobie nasz roll-up na konferencjach, bo na tych konferencjach społeczności open source'owych jesteśmy już bardzo częstym gościem. Zawsze się wszyscy pytają, ale o co chodzi z tym Microsoft Openness? To tak, Microsoft staje się coraz bardziej otwarty, współpracuje z innymi technologiami, co tutaj mam nadzieję Piotr starał się Państwu pokazać. A my chcemy jak gdyby Państwu ze swojej strony jeszcze więcej tych informacji dotyczących współpracy, interoperability pokazać. Dlatego też między innymi zachęcam Państwa do wejścia na nasze portale, nasze fanpage, OpenSSC na Facebooku i na Twitterze. Tam pokazujemy wszystkie rzeczy, które dotyczą tej naszej idei Microsoft Openness. Mamy tam bardzo wiele różnych merytorycznych, ciekawych informacji. To się przełącza tutaj, tak? A drugą rzeczą, do której Państwa będę chciała przekonać, nie wiem, myślałam, że jest jakiś klikacz do ręki. Druga rzecz, o której chciałabym Państwu powiedzieć, to jest taka konferencja, którą my będziemy organizować, ja będę organizować w Microsoftie 30 listopada, 1 grudnia. Będzie to konferencja stricte skierowana do osób ze społeczności open source'owych. Znacznie więcej tych informacji będziemy chcieli pokazać. To jest zdecydowanie konferencja techniczna. Oczywiście gdzieś tam wstęp będzie pokazywał całą ideę Microsoft Openness, ale de facto będą to szkolenia, treningi, bardzo dużo technicznej wiedzy. Zachęcam do rejestracji. Strona będzie live najprawdopodobniej już w poniedziałek. Rejestracja jest za darmo. Także zapraszamy, mam nadzieję, że będzie to interesujące dla Państwa. To jest druga rzecz, o której chciałam powiedzieć, a trzecia i ostatnia to jest taki konkurs, bardzo króciutki. Tak naprawdę zależy mi na tym, żebyście Państwo wyrażali swoją opinię na temat PHP.pl, który się odbywa. Jest to bardzo duża konferencja, naprawdę gratuluję organizatorom. Także pokażmy, że tu jesteśmy i mamy fajne opinie na temat całej konferencji i opublikujcie Państwo tą opinię na naszym fanpage'u OpenSSC, można zeskanować kod QR i pierwsze 6 osób, które napiszą ciekawą opinię na temat PHP, może się zgłosić u nas na stoisko po odbiór nagrody.
wszelkie pytania dotyczące OpenSSE, dotyczące Azura, dotyczące Microsoft OpenSSE i tego wszystkiego, co się z nami wiąże, chętnie odpowiemy na te pytania na naszym stoisku. Za uwagę bardzo dziękuję. Było mi miło być na kolejnej konferencji open source'u jako Microsoft. Dziękuję bardzo. Okej, okay, dziękuję. Czy macie może jakieś pytania jeszcze do tego? Coś jest nie... Już panu mówię, to mówiłem ciągle przez cały czas. To jest za darmo, tak? Te podstawowe rzeczy. Okej, okay, okej, okay. A potem płaci się 12 centów, bo to jest najprościej, 12 centów za jeden rdzeń. Za godzinę. Za godzinę, tak? 12 centów za godzinę razy 720 godzin w miesiącu, tak? Średnio. Pan na końcu. No. Mam parę pytań, bo panel ładny, ale konkretów trochę mało. Okay. Pierwsza rzecz jest taka, tam jeżeli chodzi o te kontenery linuxowe, to wspieracie pełną wirtualizację, to jest parawirtualizacja, czy coś pośredniego dla Hyper-V? To jest Hyper-V, znaczy Hyper-V wspiera pełną wirtualizację, tak? Mhm. Ale to jest tak, że, znaczy tutaj jest taka kwestia, że to nie jest tak, że macie swój własny obraz, na przykład, nie wiem, w jakiejś innej technologii, tak? I możecie przenieść go do naszej, to jest raczej tak, że musicie u nas wszystko utworzyć, a potem to przenieść do chmury. Okej, okay, rozumiem. Dzięki. Drugie pytanie, tam przy konfiguracji Drupala był wpisany host MySQL-owy, tylko ten host MySQL-owy to była strefa dostępności. I pytanie jest takie, czy macie usługę coś ala Amazon RDS, żeby MySQL-a, który jest replikowalny pomiędzy strefy dostępności, a jeżeli nie, to jakie są koszty transferu danych między strefami dostępności? Już mówię. Znaczy to jest tak, że to o czym powiedziałem, znaczy my nie świadczymy usługi MySQL-a, tak? To jest jasne. Świadczy to firma zewnętrzna, ona nie ma takiej opcji i transfer między strefami, w sensie, to jest taka kwestia taka, że jeżeli to jest pomiędzy Europą, w Europie na przykład, to jest za darmo, tak? Czyli między północą a zachodem Europy jest za darmo, między Europą a Ameryką się już płaci, tak? I wtedy się płaci za transfer, pierwsze 5 giga jest za darmo, potem się płaci, przepraszam, nie pamiętam, jakby sprawdzę tą cenę, czyli powiem, czemu nie pamiętam, dlatego że pamiętam cenę sprzed 3 miesięcy, dostaliśmy w zeszłym tygodniu maila, że spadło o 33%, więc nie chciałbym teraz Państwa tutaj wprowadzać w błąd, ale ceny są naprawdę niewielkie. Natomiast jest możliwość, tak, zrobienia tego czegoś takiego jak swojego własnego serwera MySQL, który będzie działał w oparciu o IaaS-a, tak? I wtedy ten serwer będzie kosztował 12 centów na godzinę de facto, tak? Rozumiem, dobra. Czy kolejne pytanie to jest, tak jak był ten przykład z tym wzrostem ruchu, jak jest okres świąteczny na przykład, to jak szybko load balancer, który jest przed, powiedzmy, instancjami na Azure, jest w stanie wykryć trendy, ile minut dosłownie to po prostu zajmuje, zanim rozszerzona zostanie przepustowość aplikacji? To jest trudne pytanie, bo to znaczy, że tak naprawdę mówimy tutaj nie o tym, że rozszerzamy sobie w ten sposób, że w jakiś magiczny sposób, tak, zwiększamy jakąś rurkę, tylko że de facto dostawiamy kolejny serwer albo zwiększamy jego jakby możliwości, tak? I to trwa tyle, ile ustawienie serwera najczęściej. Więc to generalnie automatycznie, tak, bo teraz kwestia taka, że to może być albo automatycznie. W przypadku website'ów to jest kwestia naprawdę minut, dwóch, trzech minut i mamy już kolejną uruchomioną. W przypadku IaaS-a jest dużo trudniej, bo w przypadku IaaS-a nie mamy tej wersji automatycznej takiej pełnej, dlatego że w przypadku IaaS-a to aplikacja musi wiedzieć, co u niej znaczy, co dla niej znaczy obciążenie, tak? Czy to na przykład jest, nie wiem, liczba elementów w kolejce, tak, do przetworzenia, czy to jest jakiś inny element, który jest ważny dla tej aplikacji. Wtedy my podejmujemy decyzję. Z drugiej strony pamiętajcie o tym, że za to się płaci, więc na końcu musicie mieć, jeśli jest obciążenie wzrasta, to wzrasta też liczba serwerów, ale do pewnego momentu, bo potem, znaczy ja nie ukrywam, że tu jest, znaczy zawsze mówię tak, że sky is the limit, tak, jest takie powiedzenie po angielsku bardzo fajne, a tutaj nie ma takiego limitu, tak, tu możemy się skalować tyle, ile będziecie, jeżeli zrobisz błąd w aplikacji, to wyskalujesz się na 10 tysięcy serwerów na przykład, tak? Znaczy nie tyle, na tyle to będzie ciężko, ale jest taka możliwość, żebyście o tym pamiętali. Czyli jak rozumiem, autoscaler działa tylko przy tych aplikacjach, które są Websajtach, tak. A czy macie jakieś API, aby zbudować webscaler dla IaaS, czy nie? W przypadku, nie mamy gotowego API, tak? Bo mówię, to kwestia jest, każda aplikacja musi wiedzieć, co znaczy dla niej obciążenie, tak? Czy to będzie ruch na stronie, bo to byłoby proste, tak? Ale to nie zawsze to znaczy, bo czasami jest tak, że jak masz aplikację podzieloną na warstwy,
to warstwa ta z tyłu, która tam jest, taka backendowa, może się zapchać, tak? Wtedy my tego nie będziemy wiedzieli, tak? To twoja aplikacja musi zrobić, a mamy API, które mówi, w którym ty możesz powiedzieć, w którym ty mówisz, podejmujesz decyzję, if coś tam, then wywołaj URL i ten URL wywołany powoduje zwiększenie liczby instancji, tak? Dobra, dzięki, to jeszcze dwa ostatnie pytania. Pierwsze to jest... Znaczy, ja mam taką propozycję, mamy w tej chwili dokładnie czas obiadu. Proponuję kolejne pytania już przełożyć do kuluarów, zapraszam na obiad. Przepraszam, że tak wszedłem Piotrowi w połowie, ankietę, ale... proszę bardzo, ankietę, bardzo proszę, ankietę, tak. Do Kasi.